Hej, hej, siemanko, jestem Topolo i witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii Hades. Kontynuujemy rozgrywkę, kontynuujemy odcinek 7. Także kto nie widział, kto jeszcze nie zerknął poprzedniego odcinka, koniecznie sprawdźcie, bo kontynuujemy naszą rozgryweczkę. Dobra, jedziemy z tym. Tak jak tutaj widzieliście już na poprzednim odcinku, zerknijmy sobie, jakie mamy perki. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Klątwa bólu poziom 3, klątwa agonii poziom 2. Do tego dodatkowe elemenciki, które nam pomagają w rozgrywce dalej. Boski odskok, to wydaje mi się, że jest kluczowe w buildzie właśnie na tarczę. Także polecam każdemu, kto akurat sobie ogrywa to. Rzadka niebiańska wspaniałość, Elysium, zarezerwowana wyłącznie dla najznamienitszych spośród śmiertelnych dusz. Rozciąga się bujnie przed ogniście kroczącym po ziemi księciem. Dobra. Poważnie. Weźmiemy sobie wzmocnienie. Może teraz ten odskok spróbujemy. Okej. Oho, nowe te przeszkadzacze. Pułapki kolejne. No to jakiś mini boss, co jest grane? Czekajcie, czekajcie, co tu się dzieje w ogóle? Okej. Poszło. Fajny jest ten taki slow motion, jak wam się uda. Wzmocnij się. Co tu bierzemy? Szał bojowy, ale to kusi, kurczaki, po zabiciu wroga kolejny atak lub atak specjalny zadaje więcej obrażeń. Boski odskok. Dobra, weźmy to, myślałem, że odskok weźmiemy, ale jednak idę w te nasze najważniejsze zaklęcia. Dobra, złoto czy młot Dedala. A tutaj jeszcze coś jest? Nie ma, dobra. Weźmy, no kurczę, wziąłbym to złoto, ale może będzie w następnej części. Lećmy w to. O, złoto i tak dropło. Czasami to złoto samo dropi. O, zobaczcie. Cyk. Dobra, respią się. Zajmę sobie jakąś lepszą może pozycję. Kurczę, nawet nie wiem, wiecie co, jaki jest następny boss. Będzie totalnie challenge na żywca. No ale nie no, takiego builda mamy, że wydaje mi się, że się uda przejść całą gierkę. Dobra, szarża byka, naładowany strzał. Szarża byka zmienia się w przeżywający strzał, który zadaje 80 obrażeń. Szarża byka ładuje się znacznie szybciej, ale nie odpycha wrogów. Atak uderza dwukrotnie, ale nie odpycha wrogów. Chyba tą nagłą szarżę wezmę, bo będziemy mogli szybciej szarżować, ale czy to jest takie przydatne, żeby to odpychało? Dobra, weźmy może to miażdżące uderzenie. Wydaje mi się, że szarża jednak ma to do siebie, że dobrze, że nam tych wrogów odpycha. Dobra, tutaj możemy kupić coś? Chyba nie, nie musimy nawet, ale zerknę sobie tak z ciekawości. Tu to pasywne, nie, dobra. Nic ciekawego. Kupiec czy ciemność, tak? Kupiec czy ciemność, dobra, weźmy sobie kupca może. Zobaczymy, co nam możemy, co możemy tam kupić. Ulala. O, coś od Hadesa. Czy wzmocnienie?
Nie Hadesa, tylko Aresa, przepraszam, to też jest ważna różnica. Dobra, co tam Ares miał jeszcze takiego? Weźmy wzmocnienie. Nie chcę całej kasy wydawać od razu. O, tutaj mamy szał bojowy. Wywołuje zagładę, to nie. Klątwa ogoni, ja bym wziął to. Poziom trzeci, niech będzie. Dobra. Nie wiem, czy dobrze wybrałem, przekonamy się za chwilę. Kolejny perk. Ja weźmiemy sobie kolejny dar od Boga. Dobra, zobaczymy. Aha, tutaj oczywiście jest mini bossik. Dobra, najpierw te pozostałe mobki trzeba polikwidować, bo widzę, że mi tutaj będą utrudniać życie. Ale damage tutaj zadajemy, wow. A, dobra, przez ścianę się nie da. Ohoho, panie! Ktoś tu tarczę ma, tak? Dobra, zaraz ci wyjaśnimy, gościu. Przydałby się większy krytyk. Dobra, trzeba tutaj tego jednak ciachać. Ajaj, trochę nieporadnie. Ciężka miejscówka go tutaj trafić. Dobra, po nim. Trochę jakoś chałturowo, czy jak to tak można nazwać. Aj. Dobra, tutaj już widzę, że jest dosyć ciężko. A, ten mi tu strzela. Muza dobra jest, kurczę. Patrzcie, jak blokują. No giń. To było ciężkie. Ale mamy Zeusa. Tak, dobrze. Zeus! Bratanku, witamy, witamy. Elektryczny strzał. Zemsta niebios. Gdy otrzymasz obrażenia wroga, uderza piorun. Wsparcie Zeusa. Okej. Weźmy to. Będzie w nich wszystkich piorun strzelał. Okej, Atena, weźmy sobie coś do obrony. Oj, życie mi brakuje. Życie. Oj, nie widziałem tej zasadzki. No dobra, czyli się nie zbliżać tutaj lepiej. Oj, życie trzeba. Prosto w zasadzkę, no god damn it. Nie wiem, czy dam radę.
No tak dobrze szło. Taki mamy już OPD mecz. Jednak zobaczcie, że jednak trzeba uważać na te mechaniki wszystkie, bo to nas tak naprawdę zabija. I pyk, dobra, zrobione. Athena, oczywiście, dziękujemy, dziękujemy. Dziennik zaktualizowany. W imię Hadesa. Oślepiający błysk. Dobra, odbicie. Odwraca takich wrogów przeciwko nim. Zmniejszone obrażenia. Dobra. Skóra z brązu. Plus 5% odporności. 5% to jest bardzo mało. Weźmy sobie oślepiający błysk. Dodatkowe obrażenia z tyłu. Oj, dobra. Weźmiemy życie. Weźmiemy życie. Trzeba nam więcej życia. Teraz tak, żeby nie zginąć. Może wydropią właśnie mobki. Jakieś potionki chociaż. Widzę, że goldzik tylko dropi. Nie mam żadnego jeziorka, żeby się napić z niego. Uwaga. Ostatnie ilości HP i zaraz będzie odrzucenie śmierci. Jest życie 25. Trzeba się napić tutaj z jakiegoś jeziorka. Ale nic tutaj nie mamy. Oj. Kupiec się przydałby teraz szczególnie. Tu nic nie mogę kliknąć nawet. O kurczaki. Dobra, weźmy ciemność. Słabo. 12 minut rozgrywki. Co to za motylki mi tu latają? A kysz! Tu jeszcze jest to oko. Dobra, zyskaj. No nie! Dajcie mi żyć! Nie mogę się uleczyć nawet. Dobra, weźmy klucz. Kluczyk nam się przyda. Teraz nie można popełnić żadnego błędu. A nie! Kurde, kliknąłem B przez przypadek. Dobra, odrzucono śmierć. Ile mamy życia? 70 tylko. To jest za mało. Jeszcze będzie trzeba bosika ubić. No i wtedy będziemy mieli problem.
Ajaj, 50 życia tylko. Ale i tak już zaszliśmy bardzo daleko. Ja się czuję zwycięzcą. Mamy klucz, dobrze. Tutaj nie możemy się uleczyć nigdzie. No tamte miejscówki, powiem wam, były lepsze, wygodniejsze. O! Mogę coś sprzedać, ale nie chcę. Próba skarbu, nie, raczej nas nie stać. O, jest kupiec. W końcu. Trzeba kupić życie. Bierzemy wszystko do życia. O, 25, dobrze. Aresa jeszcze. Kurczę, nie ma tutaj jakiegoś jeziorka, studni, czegokolwiek, co by mi napełniło życie? Zbadaj. Nic ciekawego. Tak, jesteśmy już tak daleko jak nigdy dotąd. Ale to dobrze, progresujemy z odcinka na odcinek. To jest fajne, to się chwali. O nie! O nie, nie mam pojęcia, jak go pokonać w ogóle. Tezeusz. Asterion. Byk z Minos. Okej, sparring. No to jesteśmy zaszczyceni. Jakby wstydna próba, by odwieść mnie od mych przekonań. Broń się, ty łajdaku. Mamy za mało życia! Tak nie może być! Łożesz, kurde. Ajajaj. Dobra, za osłoną się kryjemy. Jeszcze życia tylko. Jedenaście, przegramy to! Nie, dlaczego przy bossie? Nie było szans, nie było szans. Ale dobrze nam szło, tylko tych mechanik nie znałem. Ojejku, ojejku. No nic, dziękuję bardzo za oglądanie. Ja wychodzę z morza krwi i lecę dalej. Także zobaczymy się w kolejnym odcinku, już gdzieś w 9, przepraszam, dobrze, dobrze mówię. Lecimy jak burza, no i dobra, zobaczymy, co nam się uda uzyskać w następnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie, za wszystkie lajki, komentarze i subiki. Na razie, siemanko, hej!